Centralne Biuro Śledcze w lubińskim starostwie CBŚ sprawdza dotację udzieloną nieżyjącemu gangsterowi. Wydział do spraw zwalczania przestępczości kryminalnej zwrócił się z prośbą do starosty lubińskiego o udostępnienie dokumentów w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych PFRON. Wojna o bibliotekę w zimnej wodzie trwa. Biblioteka to jest zalążek jakby patriotyzmu. Majka Groman, witam we wtorek, 19 lutego i zapraszam na informacje. Centralne Biuro Śledcze sprawdzało dotację z PFRON-u przyznaną nieżyjącemu już gangsterowi, nieformalnemu szefowi gangu wyłudzającego haracze Samuelowi G. oraz jego najbliższym. W sumie chodzi o 180 tysięcy złotych. Dwie z trzech przyznanych pożyczek udzielone zostały w okresie, w którym funkcję starosty pełniła Małgorzata Drygas-Majka z Platformy Obywatelskiej, obecnie radna powiatu lubińskiego z ramienia PO. PFRON jest funduszem, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Osobami upoważnionymi do korzystania z tych środków są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy. Zarówno Samuel G., jak i jego konkubina oraz jej matka posiadali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a jednak znaleźli się w orbicie zainteresowań funkcjonariuszy CBŚ. Komenda Główna Policji, Wydział do spraw zwalczania przestępczości kryminalnej zwrócił się z prośbą do starosty lubińskiego o udostępnienie dokumentów w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych PFRON. Samuelowi G., jego konkubinie oraz matce konkubiny udzielono z PFRON-u pożyczek w wysokości 60 tysięcy złotych każda. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że otrzymane pieniądze Samuel G. miał przeznaczyć na otwarcie sklepu z odżywkami dla sportowców i suplementami diety w Poznaniu. Nie zdążył się z niej rozliczyć, bo tragicznie zginął. W przypadku jego konkubiny należność ściągnięta została w postępowaniu komorniczym. Z umowy wywiązała się tylko matka konkubiny, która nadal prowadzi uruchomioną dzięki funduszom PFRON-u działalność gospodarczą. Walki o bibliotekę w zimnej wodzie ciąg dalszy. Mimo protestów mieszkańców placówkę zlikwidowano, a blisko 7-tysięczny księgozbiór znacznie uszczuplono. Z około 1000 mieszkańców zimnej wody z usług zlikwidowanej biblioteki korzystało prawie 200 osób. Punkt biblioteczny, który funkcjonuje zamiast biblioteki, otwarty jest tylko dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Księgozbiór jest znacznie okrojony, ponieważ większą część książek pochodzących z dawnej placówki po prostu zniszczono. Żalą się mieszkańcy zimnej wody. Okazało się, że bardzo mało osób korzysta z tego. Młodzież też odeszła od internetu. Nie ma ich prawie w tym punkcie bibliotecznym. Także to wszystko wiąże się z tym, że momentalnie spadły czytelnictwo. Biblioteka, która nie funkcjonuje od ponad roku, była oknem na świat dla wielu, szczególnie starszych osób, mówią mieszkańcy wsi. Uważamy, że to jest ważne, że to nie jest tylko nasza sprawa, że w całej Polsce się likwiduje biblioteki, a biblioteka to jest zalążek jakby patriotyzmu. Jeżeli pozbędziemy się tego, to możemy się poddać. Była restrukturyzacja, jeśli chodzi o bibliotekę tutaj gminną, i w 2011 roku Rada Gminy Lubin podjęła taką decyzję. 47 czytelników w ubiegłym roku 231 razy odwiedzali ten punkt biblioteczny i wypożyczyli 338 książek. Przypomnijmy, że 350 osób podpisało się pod petycją, w której mieszkańcy domagali się odstąpienia od planów likwidacji biblioteki. Ponad 20 osób wycofało się później z tego, ponieważ byli zastraszani za popieranie tej inicjatywy, mówi Andrzej Wójcik. Mężczyzna razem ze swoim sąsiadem Michałem Matkowskim trafili m.in. za te właśnie słowa przed oblicze sądu. Wójt gminy poczuła się bowiem urażona słowami mieszkańców zimnej wody i oskarżyła ich o pomówienie. Poczuła się urażona tym, że ujawniliśmy, że osoby były zastraszane w gminie, że zmuszano je do wycofywania się z protestów. A skąd Państwo o tym wiecie? Wiedzieliśmy o tym od tych ludzi, którzy o tym mówili, prawda, że kazano im się wycofać. I dlatego napisaliśmy drugie pismo, w którym żeśmy dokładnie wytknęli właśnie pani wójt to, czym się poczuła potem obrażona. Nie uznał nas godnych ukarania, ale
umorzył sprawę na 2 lata. Nie wolno nam pewnych rzeczy robić w stosunku do pani wójt. Na przykład? Nie wolno nam pisać takich pism, na przykład jak żeśmy pisali wcześniej, które naruszają, że tak powiem, stanowisko wójta gminy, mimo to nawet jakby popełnił jakieś wykroczenia, nam nie wolno tego robić, bo nas wtedy sprawa wraca jakby. I nie ukarano nas żadnymi grzywnami w stosunku do pani wójt, to co ona żądała dla siebie. Nie kazano nam przepraszać wójta gminy, tak uważamy, żeśmy sprawę wygrali. Mieszkańcy wioski nie odpuszczają i zapowiadają, że nadal będą się starać, aby w ich miejscowości była biblioteka, czytelnia i łatwy dostęp do internetu, z którego mogli korzystać, gdy funkcjonowała placówka. Rockman i lider ruchu Zmieleni.pl przyjedzie w najbliższy czwartek do Lubina. Paweł Kukiz spotka się z mieszkańcami w Centrum Kultury Muza i w niewielkim pubie na lubińskim Przylesiu. Cel spotkań w Lubinie i samej inicjatywy Zmieleni.pl to przekonywanie Polaków do jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Było to jedno z haseł wyborczych Platformy Obywatelskiej, która po wyborach jakby nieco o tym zapomniała. Paweł Kukiz miał przyjechać do Lubina w październiku ubiegłego roku. Wówczas, jak tłumaczą lubińscy zwolennicy akcji Zmieleni.pl, nie zjawił się ze względu na sprawy prywatne. Teraz, jak twierdzą, zjawi się na 100%. Wydaje nam się, bo wcześniej też docierały do mnie sygnały, już czy to po pierwszej, czy po drugiej naszej konferencji prasowej, że mieszkańcy chcą spotkać się z Kukizem i właśnie nawet też idąc za sugestiami mieszkańców Lubina i okolic, zdecydowaliśmy się na to, aby właśnie rozbić przyjazd Pawła do Lubina na dwa spotkania. W różnych miastach muzyk spotyka się z zainteresowanymi akcją Zmieleni.pl, najczęściej w pubach, tak by prowadzić luźne rozmowy. Podobnie będzie w Lubinie. Jedno ze spotkań zaplanowano w Luka Cocktail Bar na godzinę 17. Wcześniej jednak odbędzie się spotkanie w lubińskiej Muzie. Zaplanowano je dość nietypowo, bo na godzinę 11.50. Godzinę tego pierwszego spotkania wybraliśmy właśnie taką, a nie inną, ponieważ liczymy, że uczniowie ze szkół tutaj średnich będą mogli przyjść. Zmieleni.pl to ruch na rzecz wprowadzenia w Polsce 460 jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Chcą zorganizować referendum, by zmienić obecny system wyborczy. Aby to zrobić, muszą zbierać 500 000 podpisów. W całym kraju podpisało się do tej chwili ponad 111 tysięcy osób. W samym Lubinie zebrano 15 tysięcy podpisów. Dobry moment, żeby ruszyć z impetem w Lubinie zbieraniem podpisów. Liczba 15 tysięcy no nie jest wystarczająca, więc trzeba cały czas nakręcać akcje i działać dalej. Kukiz przyjedzie do Lubina w najbliższy czwartek, termin spotkania do wyboru. 10 minut przed południem w Muzie i o 17 w Luka Cocktail Bar koło Kładki na Przylesiu. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o remoncie poniemieckiej willi na Zakaczawiu, która teraz służy lokalnej społeczności. Pokażemy także powiat lubiński oczami dzieci. Ponad 60 lat willa Bolka von Richthofena w Legnicy czekała na generalny remont, czekała i się doczekała. Budynek na Zakaczawiu uzyskał elegancki wygląd, a poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 2 nową siedzibę. Będą tu prowadzone zajęcia z dziećmi, które mają problemy z nauką i przystosowaniem się do życia w grupie. Dorośli także znajdą tu pomoc psychologiczną. Gmina Legnica zakończyła realizację projektu pod nazwą Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na Zakaczawiu. Wyremontowano już budynki, drogi i ulice. Zakończono generalną modernizację willi Bolka przy ulicy Chrobrego, w której kiedyś mieściła się policyjna izba zatrzymań. Teraz znajduje się tu Centrum Integracyjno-Profilaktyczne. Funkcja tego obiektu została zdefiniowana w jego jakby nazwie, tutaj środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne, więc ma integrować społeczność zamieszkującą ten obszar miasta i integrować ten obszar miasta z pozostałymi obszarami miasta, jeśli chodzi o właśnie społeczeństwo. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tego budynku, a profilaktyczne to między innymi poprzez funkcjonowanie w tym obiekcie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i również świetlicy środowiskowej. Remont willi Bolka von Richthofena trwał rok. Odnowiono nie tylko cały budynek, ale także teren wokół niego.
Łączny koszt zadania z nadzorem, z dokumentacją, z nadzorem inwestorskim, autorskim i archeologicznym, roboty budowlane, dostawa, montaż sprzętu to ponad 3 miliony 650 tysięcy złotych. W tym środki unijne, o które się ubiegamy, bo zdecyduje ostateczne rozliczenie końcowe, to jest ponad 1 737 tysięcy złotych. Na Legnickim Zakaczawiu w powstałym centrum działa teraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 2 oraz świetlica terapeutyczna numer 1. To jest budynek, w którym są bardzo specjalistyczne sale. Tutaj znajdują się takie sale, których nie ma w innym miejscu. W tej chwili jesteśmy na terenie pracowni art-terapii relaksacji przeznaczonej do wyciszenia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w sferze społecznej i emocjonalnej. Z pomocy centrum korzystać mogą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. Powiat lubiński widziany oczami dzieci. Nagrody i wyróżnienia wręczono uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym pod tytułem Mój powiat najpiękniejszy. Na 105 nadesłanych prac nagrodzono 13. Dodatkowo starosta lubiński przyznał nagrodę specjalną. W konkursie wzięło udział blisko 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu lubińskiego. Każdy z biorących udział w konkursie musiał wybrać najpiękniejsze jego zdaniem miejsce w powiecie i przedstawić je za pomocą dowolnej techniki malarskiej. Pomysłodawcą tego konkursu był pan starosta lubiński, pan Adam Myrda. Chciał wyjść troszkę naprzeciw dzieciom i w związku z tym ogłosił ten konkurs, poprosił dzieci, aby przedstawiły swoimi oczami, jak widzą powiat, co widzą za oknem idąc do szkoły. Nagrodę starosty lubińskiego przyznano Mariannie Krasoń ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie za pracę ukazującą Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie. Moim zdaniem to miejsce to najpiękniejsze miejsce w Lubinie. Narysowałam most, wodę, czołg i różne rzeczy, które są w ścinawie. Prace oceniane były w 3 kategoriach wiekowych. W nagrodę laureaci otrzymali kalendarze ze swoimi pracami, a także dyplomy i upominki. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.